fajnie, no ale nie dostanę do kuszy, nie?
Zdzisław AK, a petarda przekazuje 10 zł. 0 GUEM, witam wszystkich serdecznie, proszę o zostanie łapeczki w górę i o GUEM miłego oglądania. Пора подкрепиться.
Пора подкрепиться. Znowu jedna z tych głupich bestii. A! Jedna bestia mniej. Jedna bestia mniej.
Odpalę mikrofon. Nie mogę odpowiadać. Coś się zepsuło. Nie wiem dlaczego, ale to nieważne. Będę odpowiadał na pytania, ale nie będę mówił cały czas praktycznie. Nie, ja jestem chory ogólnie. Dosyć sporo. O, szczawiczek. Mam mieszane rośliny odpalone. Jeszcze na tym nie grałem, więc... Nie wiem, jak to do końca działa. Ja prosto walюсь z nóg od усталости. Pora oddechnąć. Za Jesse Mszczawik. Hej! Bardzo! Byłem na twoim. Ja też myślałem, Dexter, że będzie mieszało rośliny stałe. Także nie tylko ty się zdziwiłeś. Według mnie to jest to głupie, no mam dwa strzawie na samym starcie gry. Jest to OP ogólnie, ale... Koniec końców, no nie będę wiedział, gdzie są stałe rośliny, tak? Miesza dosłownie wszystko, więc... Tam, gdzie mógłbym na przykład podbić sobie... jakieś konkretne rośliny, to... To już ich nie podbiję, bo nie będę znał miejsc. Nie powinieneś tu przychodzić. Chyba, że będę miał na tyle farta, że znajdę potrzebne mi rośliny bardzo blisko. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Podejdź minutko. Taką propozycję mogę wam dać. Bo często pytacie, kiedy speedrun returna, nie? To możemy zrobić jutro, gdzieś po południu w sumie. Zrobię jakoś tam ćwiczenia.
Gdzie jest mieszek? Tu jest. Ej! Co mogę dla... Co jest? Czemu on mi przepustki nie oferuje? Ej! Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Widzicie to? On mi nie oferuje tej przepustki. To jest jakaś zmiana? Bo ogólnie tych zmian było teraz bardzo dużo. Właśnie w sumie sam nie wiem. Chyba, że nie oferuje mi przepustki, bo wpadłem... Aha. O, czort. To jest pancerz. No. Bałem, że z pancerzem tu przyszedłem. Pizdę tyle czasu. Zapomniałem o tym pancerzu. Plus i minus jednocześnie. Chuj, trzeba powtarzać. Nie wiem, czy zapisałem, kiedy ja zapisałem w sumie. Elefanty. Chodźmy zabić tych gnojów. Chyba kurwa mać. Zależy, kiedy zacząłeś, Wolfie. Thank you.
Hej! Wątpię, że się poprawia Zdzisławie, bo ja nie dając info nigdzie. Widzisz, jakie są wyniki kanału. Wydaje mi się, że gdykolwiek bym odpalił przy naprawionym YouTubie, to byłoby lepiej. Hello, Krystal. Na twój... Nie powinieneś tu przychodzić. Zasłużyłeś sobie na to, bydlaku. Ej, ty. No to... Bagienne ziele. Bagienne ziele na farmie Lobarta. Kogo my... No, żabek by przestawiało, to byłoby XD. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Kim będzie grane? Najemnikiem pod 2H. Prawdopodobnie. Hej, ty! Не мешало бы промочить горло.
Znaczy inaczej, grałem kiedyś najemnikiem pod 2H, ale chcę no defa spróbować. Musisz zaraz napoić, bo mnie wydrze z butów. Miałem przez chwilę 18 życia, nie wiem czy zauważyliście. Nie wiem jak to się stało. Jak piłem tą wodę. Generalnie, jak wam się taka forma spodoba, jak będę miał czas, to będę coś takiego odpalał. I się tu już jest totalnie bez mojego gadania. Rzadko się będę odzywał jak już. Nie chcę mi się pisać na czacie tu. To mi się też buguje. Trochę na najcie plus tasowanie roślin jest bez sensu, bo są silne potwory poustawiane tam gdzie miały być stałe rośliny, a aktualnie rośliny się potasują, więc Nightmare plus na tasowaniu roślin jest zdecydowanie prostszy. Powiem tak, ja szedzę i tak praktycznie z pokoju nie mogę wychodzić, bo nie chcę pozarażać nikogo, a wiecie jak jest. Ja też jestem dosyć mocno chory, dlatego średnio też streamy prowadzę dłużej, bo raczej są dużo krótsze, ale to mówię. Aż zdrowotnie nie dam rady. Ale tutaj dosłownie mówię, raczej będę tylko grał, nie będę się tego odzywał, to jest to trochę lżejsze. Powietrzu? Nie, raczej tak nie sądzę, ale w dziwnych miejscach na pewno się będzie wszystko ten moment. Coś tu było na cmentarzu, tylko nie mogę sobie przypomnieć co. Tutaj likier dodał, że tak się cieszył, a na nagrobku ten zwój chyba go zabrałem. Nie ma. Mi go podniosło. Dzięki Otelo. Siema ZX. Похоже, это и есть город, о котором говорил мне Ксардас. Znaczy, nie chodzi o krwepijce, chodzi o małą kulę ognistą. Bo dostał dodany nowy zwój na cmentarzu jeszcze, ale widzę, że go nie ma coś, także... A ja chory jestem. Jak idzie... Jaki? Znaczy powiem ci, że ja sztacham się aktualnie lekami. Ej ty! Aktualnie to nic nie pomaga.
Ślina na płocie, no. Śmiesznie to wygląda z tym tasowaniem właśnie. Czasami. Bo teraz się trzeba dostać jakoś na miasto. Zastanawiam się właśnie, którędy, bo tam jest to zabudowane. Gdzie normalnie stawiałem sobie rzepę. Dodane to gówno. Trzeba pokombinować, jak się tutaj teraz dostać najlepiej, bo po gałęzi się nie dostanę, nie ma szansy. W ogóle to jest chyba trolle SD. Dobrze, że nie zapisałem całą famę Lobarta stać, ewentualnie co jest save, jak nie wczytam. Trochę ryzykownie. Ja bym się jak to skajtować tak, żeby to chciało spaść. Się znowu pojawi w tym samym miejscu.
Le parkour. Znowu jedna z tych głupich bestii. No. Kolejne bydle załatwione. Dobra, easy się udało dostać. Patrz, czy likier nie dodał tu goblina, bo że parę nowych zwierząt jest dodanych. Najemnik pod dwuręczną naczyń. No. Jedne ziele na plaży i chuj. Ma Kamil. Kurwa, trochę fart teraz, ale patrzyłem gdzie lecę. Chyba nie będę kombinował z tym daszkiem jednak, nie ma sensu. No niby tak, no to się akurat zgadza w sumie o tyle. Się zgadzam. Powiedz mi, Otelo, kiedy ten planujesz
jakoś tam upublikować, bo ja bym zagrał chętnie. I tak czekam sobie cały czas swojego moda. Okej. Tak działa. Ej ty! Podobno. Dziwce. A, bo ja nie wlazłem do miasta. Przekantara nie ma. Nie ma koleś. Jestem? A będzie jeszcze gorzej. No, wynoś się! To nie było takie trudne. Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, albo w dolnej części miasta. Подожди минутку. Не. Покажи мне свои товары. Какие там интересы? Ja... Nie... Zna to je i czek. Po czy nie to u... to idź do... nie ten... chwila, jeszcze.
Ujrzał tedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. Jednakże bez skutku. W tym ład i chaos współistniały w harmonii. Hej! 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 Co tu robisz? Czy masz olej? To trzeba sekuracyjnie zapisać, bo dawno nie zapisywałem. Znaczy już z pół godziny chyba. Ja...
сейчас бы в водочке. Kasa to kasa, jak to mówią. Idź po roz... Ej! Zioło manę kofar i ma jelo. Żartujesz chyba. Czepotka wytrzymałki. Swoją drogą myślę, że najemnikiem pod siłę będzie trochę ciężej grać niż się wcześniej grało, bo nie mam ze sobą kasy tego dostępnego na samym początku i z racji z tego będzie troszeczkę ciężej. Ale jest parę aspektów, jak na przykład ta potka wytrzymałości. Może będzie troszkę prościej. Początkowe nawet pojedynki w sumie. Siema Karol, siema Nano.
Hej! Powiem ci, gdzie były te wszystkie mieszki w sumie pochowane. Doprawdy? To interesujące. To... No, to jest bramor. Nadzie są... Ej! Widzi i słyszy się to i owo. Nie pamiętam, którym czy się wbiłem. Od strony beczki, czy od strony drzwi? Od strony drzwi się wbiłem. Że to będzie czasami wychodzić właśnie. To częściej niż normalnie. Krasny fanar, naturalne naслаждение. I bez wreda dla zdrowia. Jeśli, конечно, nie bez złota. Wcześniej czy później musiało. Zostałem się tam potem, bo... Nie chcę teraz wejść. Zapisać, jak jestem blisko. Za 18 godzina. Koncert chyba mi nie załapie, nie? Ta, za późno już, dobra. Nie mam tam w Amaryjnie w sumie. Skąd to? Interesne. Niech i...
Dobra, gitara. Ten żmudny początek mamy z głowy przynajmniej. Najbardziej mnie denerwuje. Mam nadzieję, że Eda stoi przy kotle. No cóż, o tej godzinie może czasami nie. Ej, co tu go? A jest tu, dobra. Ty możesz... Zastanawiałem, gdzie jest ta zupa, ale... Tu chyba był jeszcze gdzieś mieszek. Z tego co pamiętam. Cholera wie. Gdzieś był tutaj, na pewno, ale... A jest tu. Siema, Kajer. Siema, Adamek. Nie masz tu Nie jesteś to... wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Aha, bo Halvor chyba nie atakuje. Czy nie czepia się, jak jesteśmy chyba złodziejem. Chyba tak to było. Bo zaraz na szyjnik będziemy mieć Drakila, także elegancko. Ej! O.
Jak mam początek z głowy, to jest okej. Ja myślicie, gdzie ten uda się dojść tym razem? Подожди минутку. Ага. No pod dwuręczną może być ciężko. Wiesz, mówi się o tym i o tamtym. No to tak, no tutaj zdecydowanie mówię, skupiam się bardziej, myślę co robić po prostu i się nie gubię. Robię wszystko ideolo, mam 20 godzinę za górne miasto i te sprawy. Wszystko, wiesz, poukładane, to jest duża jest różnica. Zobaczymy. Tylko głupiego błędu nie zrobić. Najemnik pod dwuręczną. Czy w życiu rozdać bardzo dużo? Czy 20 punktów to na pewno? 25 już mam, prawie 6 level. Szybko się ten level wbijam. To łódka oddana. No tak, zawsze kuszą, coś tam będę mógł. To nie jest challenge only, tylko dwuręczny, ale... Tam no def to już jest wyzwanie. Zobaczymy po tych nowych zmianach, jak to pójdzie. Już mam dwa teleporty, więc już będę jakoś tam mobilny. Kusza ponoć teraz na najnowszych skryptach, nie wiem jak na tych, czy nie ma właśnie tego wymagania, nie? Muszę fałsynka włączyć. A jak włączę fałsynkę, to mnie zacinam. Nie wiem dlaczego. Generalnie jeszcze bez streama mam jeszcze więcej FPS-ów. Stream mi ucina jakieś 70 FPS-ów. A jak bez streama mam po 300 nawet. Dobra, elegancko. Łódka oddana, samolot Dracula jest. Świetna sprawa. Teraz do miasta będziemy mogli wskoczyć. Można iść pogadać z tym. Z konsol z ustawieniami, ale ustawieniami DX-a 11, czy ustawienia, nie wiem, graficzne z gry. Czy tamte w sumie prawie nie działają w ogóle. Pewnie DX-a 11, co? No widzisz, już mi lepiej. Ten to jest Pablo. Ten chyba debil.
Nic tu takiego szczególnego nie ma, tak szczerze powiedziawszy. Mam ogólnie wszystko powyłączane, bo te opcje często się bugują, te cztery w sumie. Hej! No są spoko te opcje, tylko często mówię, się bugują i po prostu... Tam są zajebiste lagi właśnie. Ta gra wygląda lepiej z tymi opcjami, to trzeba sobie powiedzieć szczerze, ale... Tylko jeżeli chodzi o teksturki, ale dużo gorzej chodzi, więc trzeba sobie wybrać. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Dziękuję mi troszeczkę czasu. Się do złodziejaszków dostać. A to co za beczki? Likier nastawiał wszędzie beczek, patrzcie. W każdym rogu, gdzie się da dostać. Sturczy byk jeden. Moment, pomyślmy, jakby tu się dostać teraz inaczej. Skoczę teraz, debil. Są dosyć wysokie, a to jest pomieszczenie niskie, nie? Ja nie chcę tu się wbić. Może być ciężko teraz się tu wbić. Bardzo. Odpaliłem tagową. Dobra, idziemy do górnego miasta. Potem pomyślimy. O co będziesz grać, siema Karolina? Pod najemnika. Pod dwuręczną. Znaczy odpalam sobie, tak wiecie, na razie. Nie mam co robić. Praktycznie siedzę cały czas zamknięty w pokoju. Jestem kurwa chory mega i nie koronawirus, od razu mówię. I kurczę, żeby jakoś czas, chociaż nie wiem, zleciał, to sobie odpalam. Czekać do 19 na streama to jest no, bardzo dużo czasu, nie? Czego u diabła chcesz? Na schodów ryzykowne. No spodziewam się. Witam. Jakoś wynajdziemy sposób. El Likiero. Nie będzie. Czego tu? No, dobra, wynoś się! Nie będzie pluł nam w twarz, jak to mówią. Ale fajnie pozabezpieczał, to trzeba przyznać. Beczek nawalił coraz więcej. Czego tu? No, dobra, wynoś się! No, wynoś. No, dobra, wynoś decyzja! Chodź tu, Lutero, nie baw się.
Czego tutaj chcesz? Odejdź! No, dobra, wynoś się! Wynoś się to! No, dobra, wynoś się! Gdyby mnie zablokował na wejściu, to byłoby śmiesznie. Czytałem, Dawinio. To. Się czat, ten, siema Kanczak. Się czat zbagował, nie wiem o co chodzi. Dobra, nieważne. Siema Kanczak. Idziemy po strój. Fernando trzeba wyciągnąć. Lutero nie chce coś wyjść. Może teraz, jak wrócę z powrotem. Oho. Albym teraz w topę zawalił, nie? Prawda, przed chwilą zapisałem, ale... Dopytaj, Kanczek. Aż mnie tak serce podwinęło. Прилетел раз дракон прямо в верхний квартал, но не жёг и не рвал, а фонтанчик нас... Wyciągamy Fernando. Czego tu? Widzisz? To nie było takie trudne. Chodź tu, Fernando. Czego tu? Widzisz? To nie było takie trudne. Czego tu szukasz? Idź sobie! Widzisz, no bo... to nie było takie trudne. Kanczek, jak używasz kodów, to XD, no. Siema, Grobar. Czego tu szukasz? Idź sobie! Widzisz, to nie było takie trudne. Wyłącz kody, stary, i wczytaj grę jak człowiek, a nie na F8. Czego tu szukasz? Idź sobie! Widzisz, to nie było takie trudne. Debil Fernando też nie chce zejść. Zające to jest. Czego tu szukasz? Idź sobie! Widzisz, to nie było takie trudne. Czego tu szukasz? Sprytnie. Czego tutaj? Widzisz, to nie... Czego? Mądra decyzja. Sprytnie. Widzisz, to nie było takie trudne. Zban to ja nie wiem z tego Fernando. Siema, Tork. Czek, mądra decyzja. Może teraz, bo tylko teraz obywatelka jakby. Boże go to nie ob... O, idzie. Czego tutaj szu... Widzisz? Podejdź minutko. Siema, Fernando. Nice to meet you, man. Próbujemy... Lutero jeszcze. Szczególnie przespać, mam 90 zmęczenia. A teraz będę mógł praktycznie. No, wynoś się! Mądra decyzja. Podejdź minutko. Siema, The Boss. Tak, nagrałem głos.
ale włączyłem na początku bez, bez mówienia. Opytali się na czacie różne rzeczy i po prostu nie miałem jak odpowiedzieć, bo się mi czat zbugował i odpaliłem już, żebyście mnie słyszeli. Ale nie odzywam się praktycznie, rzadko się odzywam. No to zadawaj tego dislike'a. Kurwa, chcesz. Tak to się kiedykolwiek zmieni? Tak to nic nie daje, kurwa. Aktualnie to i tak, wiesz... W zupełności się z tobą zgadzam. Dobra, idziemy sobie pospać. Klientów Koregona mamy. O, co ja robię? Próbuję zapisać, nie z przyzwyczajenia. Stronę schodów to pewnie zakładam, że pewnie tutaj, tylko że to jest XD. Dobra, wolę niebo. Jeszcze moja przygoda skończy szybciej niż się rozpoczęła. Chyba spodziewam się. Ujrzał tedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. Jednakże bez skutku. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Kurwa, bracie, tu nie mam powiadomień w ogóle i nie widzę. Kadzie sobie włączę na stronie. No, dziękuję komuś tam za donata. Nie wiem komu. Moment, ja sobie zaraz zobaczę. Wiadomość. To to Grobar. Grobar? Jest jak jest, dzięki Grobar. Tego się nie spodziewałem. Tak szczerze mówiąc. Było dokładnie tak, jak mówisz. Dobra. Tak, za luksusowy ubiór jest, jest, tak, tak. To jest, za to jest osiągnięcie. Dobra, musimy wykonać wszystkie questy. Ja się tam dostanę do tych złodziei, bo mam pomysł nawet. Że wiadomo, ej, jest ty. Trochę cięższy. Tylko się rozgląda. Wykonaliśmy. Mam trochę muszelek, to może wykonam od razu ostrygi. Między beczkami. No ale pewnie dużo ten, dużo prób, nie? Ciężko jest pewnie. Zdecydowanie na pewno trudniej niż było wcześniej. W paru miejscach jest takie. W Czerwonej Latarni też jest. No to standardowo proces, żeby się nie dostać po prostu, bo ja tak często robiłem, no to wiadomo chyba, że likier to w końcu załata, nie? Tutaj też on nawalił tego wszystkiego, nie? Żeby się tego nie dostać. Ja всегда подозревал. No zapróbował, co jakiś czas w końcu się udam. A
Na Hama nie muszę, bo po co? No da się też. Ale jest ciężko. Gravel jeszcze. Nie mamy gravelu. Młodzieżce manę pasuje ogarnąć. Będzie otwieranie zamków, to już będzie git. To jeszcze mamy interwenty. Siema Rasku. No fajnie. Jedną się tego rzecz zastanawiam, bo jest ta skrytka u tego. A nowe skrypty są jak coś, okej. No co będę instaluję potem. Zastanawiam się, jak jest skrytka u tego Torbena. Czy można ją w ogóle otworzyć? Czy można ją w ogóle otworzyć teraz? Najemników. Najemnikiem podwuręczną. Czy można skrytkę właśnie u Torbena otworzyć i, i zabrać i te intergrienty, czy nie? Być między beczkami, wczoraj to nie udało się przyjąć. Też się coś udaje. Okej. Okay. Fajnie, ja sobie tam wejdę. Na razie nie potrzebuję tam wejść, ale sobie wejdę, nie? Dodać temu złoto. Hej! Chodź! Okej. Зрители, в вашем распоряжении за небольшое вознаграждение. Микстуры для отращивания потерянных конечностей похвастать не могу, но от головной боли избавлю. Все травы собраны алхимиком Константина. Часть зелий приготовлена им же. От снимающих усталость эссенций до эликсиров... Значит, мувия, але мней. Скупим еще по просто на грже. О то барджи ходи. Я... Ja przecież tego nie zrobię, bo... Dobra. By to manę ogarnąć. Spróbuję się wcisnąć jeszcze między beczki tam. W miejscu tym! By się przydało. Słuchajcie, mieszkańcy Korinis.
Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. We wszystkich miastach i regionach królestwa zostaje wprowadzony stan wojenny. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw, a ich obowiązki przejmują królewscy paladyni. Każdy, kto popełni przestępstwo lub sprzeciwi się królewskiej straży, podlega surowej karze. Egzekucją tego prawa zajmie się wielmożny lord André. Nie chcę się próbować. Każdy mieszkaniec Corinis, który popełnił jakiekolwiek wykroczenie, ma obowiązek zgłosić się do lorda André. Ja, Patryk. Родниковая вода, хлеб и сыр, видишь? И душистые яблоки. Опа. Ед. Dobra. Hej! Podejdź minutko. Tak. Mamy złodziei za sobą. Potrzebuję 5 many i będziemy wtedy wszystko robić dosłownie. Ja... Człowieństwa wziąć nie mogę. Ten. Pomoc gwiazd. Niemożliwe. Szamany. Zastanawiam się, jakby tu najszybciej wbić manę. Ewentualnie iść do zębaczy po... Że tam jest syryjski, bo można zginąć łatwo. Bo nawet jak dam tabliczkę... Mam dwie. 17 many. Zabraknie mi 1 many, bo morska moc gwiazd daje chyba 2. Czyli 1 many mi brakuje. Dosłownie 1 many. Nie wiem jak. Chyba wiem jak wbić manę. Ej ty! Ej ty!
Тут что? Эй! Tu mamy, wymagało 10. Nas na to jest stać. Możemy to zrobić. Strygi. Okej. Same, same. Super. A, no, no, muszę najpierw ukraść. Ej! Dobra. Przez to, że Galahad prosi nas o jedzenie, którego ma w cholerę w domu swoim, nie? Jak nie ma tego Discorda? Interesne. Z początku save mogę wrzucić. Znaczy inaczej, save z NoDefa nie wrzucę, bo on będzie... Nie odpalisz go, nie? Nie odpalisz save'a z NoDefa. Postać będzie ci cały czas nie żyła, nie da się tak zrobić. Trzeba ci całą grę przekopiować. Leśne. Całą ludzką grę. Dobra, pokaskę i Lemara i będziemy manę wbijać. Będziemy manę póki co. Hej! Ja... Aha, mówię o tym, o pentagramie. O, mieszek, lol. Ciekawa sprawa. Ja... Co? Słuchać kasę i... Jak biedak. Najpierw 1900, to coś mamy tych kasy. Jakieś tam mieszki kosztowności. Yeah.
Nie wiem, czy jak mu... Ja... No dobra, będę jechał tylko do Many. Inosie! Dobra, tyle. Spokojnie. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Mój mąż uważa inaczej. Jeden many. Dwa teraz i mam manem. Nie mam, bo to jest taki ostry, jak po prostu. Z nudów, wiesz? Ja... Super sprawa, mam manę. Ale Inos podpatrzył czyn Beliara i przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka. A gdy do niego przemówił, ten stał się jego sługą. Inos tchnął w niego część swojej boskiej mocy, by mógł on naprawić szkody wyrządzone przez Beliara. Najemnik podwuręczny. Wtedy zwrócił się Beliar do innej istoty, ale Adanos zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni ziemi. Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanos wielce się zasmucił. Хорошо. I rzekł wreszcie do swych braci: nigdy więcej nie postanie wasza noga na mojej ziemi, bo jest ona święta i pozostanie taką na wieki. Ale człowiek i bestia nie zaprzestali wojny na ziemi Adanosa i płonął w nich gniew ich bogów. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara. No i początek obcykany, bym powiedział szczerze. Już jest standardowo po prostu, już wszystko powróciło tak jakby do... zobaczył Adanos, że prysła równowaga między... do normy po prostu. Była pewna blokada, musiałem jakby trochę pomyśleć, jak to zawiązać. Począteczek, ale... już jest easy. Już jest to samo, co zwykle po prostu. No jest pewna różnica. Przez zablokowanie niektórych miejsc... faktycznie... Słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena... daje to trochę do myślenia, co robić po kolei. W związku z atakiem zagrażającym naszym miastu, każdy jego mieszkaniec ma obowiązek... Pan podwacha jest okej. Okay. Nie ma to znaczenia, tak szczerze powiem. Ej, ty! ...natychmiastowego rozpoczęcia treningu bojowego. A różnica, że u Bramora jeszcze nie byliśmy w sumie. No i tak będziemy mieć 5 zręczności w sumie. To nie ma z tym problemu. Хорошо. Paski też się wróciło troszkę. No tak będę potrzebował dużo więcej, bo... Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłosił się, co następuje. We wszystkich miastach... Czy ja już teraz mam to? Jeszcze. Nie mam też jeszcze zapisu. Każdy, kto popełni przestępstwo lub sprzeciwi się królewskiej straży, podlega surowej karze. Egzekucją tego prawa zajmie się wielmożny lord André. Każdy mieszkaniec Korinis, który popełnił jakiekolwiek wykroczenie, ma obowiązek zgłosić się natychmiast do lorda André.
Jestem. Zero. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinus. Na rozkaz wielmocnego lorda Hagena ogłasza się, co by ten zostawił część swej mocy na ziemi. Miałem przed chwilą jakąś ciekawostkę, nie zdążyłem zdjęcia zrobić na YouTubie. Ciekawa sprawa. Jakieś, nie wiem, wykresy i pentagramy mi wyskoczyły. Zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Strażnicy strzegący bram nie będą przepuszczać nikogo, kto nie posiada zezwolenia na wejście do miasta. Dobra, pasuję. Pasuję pomału. Chodzić z miasta. Swoją drogą, jak się wejdzie na kanał i wpisze Kaima, to widać, że jest stream, czy nie? Pewnie nie widać nawet. Albo komuś na stronie głównej wyświetla, czy nie? Streama. Wziąłem popotkę na wytrzymałkę. O, macie korzenie w tym samym miejscu co zawsze. Ciekawe. Widzę na kanale na głównej. Ale czy jak wpiszecie Kaima, czy widać na tym awatarze, że live na czerwono, czy nie? Ja pisałem o to. Że mi to przywrócili. Bo mnie to denerwuje. Ja właśnie chciałbym wiedzieć, czy to już jest, czy nie. Ja jem ciukielkę. Znaczy, ciczkam ciukielkę. No spokojnie, to nic. Pojebana jakaś podłoga tu jest. Się często idzie zabić. Dobra, super, jesteś wytrzymałki. Chyba mało potrzebować się dostać. Bezpłatne usługi po oblegczeniu karmanów i koszyków. Miecz za pieniądze, pustoj koszyl w podarek. Kto jest u złodziei? Przyszło nam życie w niedobre. Moje prawdziwe, a moje towary dorogie, потому что они качественны. Работы заморских мастеров, а не местных доморощенных умельцев. A sobie pewnie skończę. I potem odpalimy sobie pewnie z Heroesów streama. Znaczy nie wywaliło teraz w ogóle streama. Nie, nie trzeba, bo ja zaraz będę kończył. Nie wstawiałem celowo. Ja sobie będę tak odpalał po jakiegoś pokryjomu streamie. Że jak tam dostaniecie powiadomienie, to spoko. Jak idzie? No początek, że jest z głowy, nie? Na razie jest całkiem nie najgorzej. A to mówię, to tylko standardowy początek.
Zbieram tabliczkę i kolejne bonusy będę się chciał dostawać. Jakoś ułatwić grę. Zabić szybko Milsa, fajnie. Tego z dwojami zabijemy. Teraz dwa praktycznie. Tylko potrzebuję manę, nie? Ej, ty! Подожди минутку. Najdalej? No. Byliśmy przed smokami, można powiedzieć. Już mi internet już szwankuje, widzę. To więcej niż zwykle. Byliśmy przed smokami, można by tak rzec. Byliśmy... Korkoloma pokonaliśmy. Całkiem sporo. Już miałem naprawdę dobrą postać. No i wszystkim... Aha, ja tego dzbana jeszcze nie wyciągnąłem, to dlatego... Dlatego... Gdybym sama tego nie widziała... A będzie jeszcze gorzej. Kto opowiada takie rzeczy? Nie ukrasz. Znaczy najemnik pod dwuręczną chciałbym spróbować na Nodefie. Myślę, że dosyć trudna klasa postaci, także... Się okaże, jak pójdzie. I jak ja to zrobię? Między swymi braćmi i próbował pojednać ich ze sobą. Jednakże bez skutku. Sprytnie. Nie puszczam streamów tutaj. Nie ma sensu rozdzielać ludzi. W miejscu tym ład i chaos nie istniały w harmonii. Złapało nas na kradzieży na tym. Jednak nie wiem, czemu swój tego. Straż! Alarm! Kurwa mać. Nie da się tego ukraść, nie można tego ukraść. Wiem, że to można zabrać. Ajajaj. Gwita na mnie z pięściami wyskoczyła. Ajajaj. Cię muszą teraz walczyć po dwie tabliczki znowu. Nie chcę się teraz. Dobra, teraz sobie skończę. I odpalam się o 19 z Heroesów. Także jak chcecie, to wpadnijcie, a już z tego będą powiadomienia normalnie. Nic nowego. Się na Facebooku i na Discordzie, nie? Także, yo. Powinieneś wiedzieć lepiej.